Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale i dzisiaj, widzowie, jest ważna sprawa. Słuchajcie, przyszedłem sobie tutaj do tego domku zobaczyć, czy już tu przypadkiem nie ma trzeciej książki. I uwaga, jest, więc już nawet nie będę tego przedłużał, zaraz na tą książkę spojrzymy. Zanim jednak, to serdecznie was zapraszam na mój kanał Filip Szczypka, na którym nagrywam vlogi i również na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam wczoraj pojawił się stream, tak jak obiecałem, więc kogo nie było, temu, że tak powiem, współczuję i mam nadzieję, że będziecie na następnym streamie, bo wczoraj bawiliśmy się przednio. A no co, zapraszam was na dany kanał po prostu i tyle. Link jest, wszystkie są linki w opisie. Dobra, przejdźmy do tego, co tu jest najważniejsze, ponieważ kolejne trzecie zadanie, z tego co wiem, mamy kogoś zbanować na Palionowie i denerwuje mnie to, że to jest po mojej stronie ta decyzja o tym, kogo zbanować. Moim zdaniem nie powinienem ja tej decyzji podejmować. Najgorsze jest to, że nie wiem, z kim mogę w ogóle tym porozmawiać i boję się strasznie reakcji innych osób. Ale dobra, zobaczmy, może ta książka nam jakoś, że tak powiem, wyjaśni całą sytuację. Czekam w zamku Herobrine. Okej, czyli mamy iść do zamku. O nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, mamy litrę na szczęście, dzięki temu, że w sumie on mi ją dał. Nie czytałem komentarzy jeszcze i nie wiem, co mówiliście na temat tego, czy mam tą litrę sobie zostawić, czy nie. Ale póki co ona mi się na pewno przydaje. Nie wiem, czy będą z tego jakieś konsekwencje, ale jeżeli Herobrine zacznie odwalać, to oddaję tą litrę, nie będę brał od niego żadnych prezentów. No ale póki co jest to dla mnie bardzo, że tak powiem, ułatwiające, bo widzicie, no jestem tu w sekundę, a tak byśmy tutaj szli wieki. Jejku, boję się wchodzić do tego zamku, nie? Boję się tego, co usłyszę, co spotkam i tak dalej. Nikt totalnie nie wie o tym, że ja tutaj jestem i to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby tak było. Ale dobra, wchodzimy, jesteśmy w zamku i teraz tak, nie wiem, czy mam być tu, czy gdzie? Halo? Jest tu ktoś? Halo? Dobra, nikogo nie ma, ja nie wiem, czy ja tutaj mam iść, czy ja mam iść... Czekajcie, pójdziemy wyżej. Ostatnio trzeba było wyjść na najwyższą wieżę, więc pójdźmy może tam i może to właśnie w tamto miejsce mam się udać, to nie tutaj, jeszcze wyżej. Pójdźmy na górę. Ej, nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym ja tutaj sam przychodził, ale dobra, już trudno. Idziemy, tutaj wejdźmy. Tu się chyba wchodziło na górę, tak mi się wydaje. Tak, tutaj. Jejku, ten zamek jest tak duży, ja już nie wiem, już się... Nie, to nie... Ja przechodziłem przez takie... z tymi trzema... tymi? Chyba nie. Albo tak? Jejku, ja już się gubię. To jest... Dobra, to jest chyba ta najwyższa. To jest ta najwyższa? Chyba tak, to jest chyba ta najwyższa wieża. Zobaczmy, czy tam coś jest na górze. Tam była skrzynka, ja nie wiem, czy ja ją rozwaliłem ostatnio, jak tutaj byłem. Jeżeli jej nie rozwaliłem, no to całkiem możliwe, że tam będzie teraz zadanie jakieś. Dobra, dajmy tutaj... Dobra, jest, świetnie. Tu... Jest tam skrzynka? Jest skrzynka, okej, czyli może chodzić o tą skrzynkę znowu. Dobra, wejdźmy tam i zobaczymy, czy to chodzi o tą skrzynkę. Tutaj... Tu... O nie, dobra, tutaj jest woda, świetnie, dobra, wychodzimy na górę. I ku wychodzenie tu na samą górę jest najcięższą rzeczą na świecie. Nie ma tu nic w tej skrzynce. To gdzie ja miałem iść? No przecież miałem przyjść do zamku. Halo? Dobra, tam jest jakaś skrzynka, ale nie wiem, czy to chodzi o tą skrzynkę. Dobra, wiecie co, mamy litrę, dobra. No właśnie, miałem litrę, mogę sobie lecieć tutaj, a nie tą wodą, to zapominam. Nie no, to też jest puste. To po co ja tutaj miałem przyjść? Halo? Halo, jest tutaj ktoś. Widzę, że decyzja o tym, kto powinien dostać bana na Palionowo, jest dla ciebie ciężka. Dlatego ci pomogę. Możesz powiedzieć tylko jednej osobie o tym, że ktoś musi zostać zbanowany. Ale jeśli dowie się o tym ktoś jeszcze, to będzie źle. Halo? Herobrine, gdzie jesteś? Okej, dobra. Okej, czyli... O nie, dobra. Czekajcie. I ja stąd przede wszystkim lecę, nie chcę tutaj już przebywać, dobra, dowiedzieliśmy się, czego się mieliśmy dowiedzieć. Czyli, że mogę komuś powiedzieć o tym, że trzeba kogoś zbanować, czyli mogę, że tak powiem, odciążyć się z tej decyzji. Komu ja mam teraz powiedzieć o tym, że możemy coś takiego zrobić? Ej, to jest najgorsze. To jest najgorsza decyzja na świecie, że trzeba kogoś zbanować, jeszcze muszę komuś to powiedzieć, ale dobra. Komu, jak powiem o tym, że mamy kogoś zbanować, kto zareaguje najłagodniej? Wydaje mi się, że najłagodniej zareaguje... No, Dave. Dave powinien zareagować najłagodniej, tak mi się wydaje. No bo jednak, kurczę, reszta mogłaby się lekko na mnie zdenerwować, że dopiero teraz to mówię. A Dave to jest jednak szef i on jednak powinien mi jakoś pomóc. Może razem podejmiemy decyzję, kogo najlepiej zbanować i tak dalej. No nie wiem, kurczę, ej, mega ciężka decyzja. Nie wiem, dlaczego z buta schodzę stąd, więc może po prostu zlećmy. Podlecę sobie do domu Dave'a i zobaczę, czy on tam jest w ogóle. Jeżeli jest, to pogadam z nim, jeżeli, no nie wiem, mam nadzieję, że się nie wkurzy na mnie, nie, że... O, jest Dave. Czy tutaj ktoś jeszcze był? Czy mi się przewidziało? Chyba mi się przewidziało, dobra, lecimy do Dave'a. Dobra, muszę z nim pogadać, powiem mu to. Mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, kurczę, bo się stresuje. Dobra. Halo, Dawidzie! Halo, witam Filipie!
Słuchaj, musimy pogadać. To jest bardzo ważne, o czym trzeba teraz porozmawiać, ale słuchaj, usiądź i po prostu posłuchaj, co ci powiem. Kurde, siedzieć nie mam zbytnio gdzie, no dobra, no. Dobra, to gdziekolwiek, pozwoję. Gdziekolwiek, możesz dawaj. Postać. Ogólnie to tak. Dostaję takie książki od Herobrine'a, nie wiem czy mam wszystkie, mam, o, poczekaj, może ci pokażę, jest tak, tu jest taka książka, łatwe i trudne, możesz sobie to przeczytać po prostu i zobacz. Decyzje są łatwe i trudne, a dzisiaj daję ci zadanie, które pozornie będzie trudne, ale w przyszłości uznasz, że było banalnie proste. Wyznacz osobę, która zostanie zbanowana na palinowie na zawsze, czas leci, a jej elytra. Aha. A, no i elytra. A ty nie miałeś elytry? No nie miałem właśnie, jako jedyny, bo ja ją straciłem. Dobra, ale, kurde, ale wiesz, ej, już ja o co chodzi. Ej, ale jak zbanować? No, on mi każe wybrać osobę, która ma zostać zbanowana. Mnie już to stary tak męczy od 3 dni chyba. Dostałem później drugą książkę, w drugiej książce jest napisane, że mam przyjść w nocy na najwyższą wieżę w zamku. I to właśnie tam, jak byłem na tej najwyższej wieży, to tam była elytra. Czy nie, czekaj, na najwyższą wieżę? Elytra mi dał za pierwszym razem, jak dostałem łatwe i trudne. Czekaj, tu... czas leci, a tu było, a i masz elytrę, żeby szybciej wykonać. A co ja za drugi raz miałem zrobić? Czekaj, za drugi raz miałem pójść na wieżę, najwyższą wieżę w moim zamku, ale... Stary, to było wczoraj. Ja nie pamiętam. On mi wyczyścił jakąś pamięć, stary. Co ty? On mi wyczyścił pamięć, ja nie pamiętam, co się wczoraj działo. Ej, dobra, wszystko stary, okay? Ja się zaczynam... No, nie wiem, stary, ale ja się zaczynam przejmować, nie wiem, co się stało, ale dobra, byłem tam wczoraj, wiem, że byłem, ale nie wiem po co. A teraz napisał mi, że czeka w zamku, to jest trzecia książka, którą dostałem i miałem tam pójść i teraz powiedział mi, że mogę jednej osobie na palionowie tylko powiedzieć o tym, że musimy kogoś wybrać do zbanowania. No więc, jak widzisz, wybrałem ciebie. To bardzo dobrze, ale ja ci powiem, że ja nie mam pojęcia, kogo masz zbanować na palionowie. Stary, w sensie... Ja nie wiem na, też, ja też nie na wiem. Na pewno nie sobie... nas, na pewno no, to, nie nas. To tak, to na pewno. ale, no jest ale... taki jeden kandydat. Okej. Okay. To się pcha na to miano. A, jak się, jak? Na B się zaczyna jego ksywa. A, na końcu na zyku? No. nie, no żartuję sobie. Ej, wydaje mi się, czekaj, no bo taką kurde osobą... Trzeba było pomyśleć, kto... Czekaj, masz jakąś książkę? Czekaj, dobra, ja... Nie mogę wykorzystać tej książki. Chodź, ja... Albo, nie wiem, masz jakąś książkę, czy nie? Będę miał chyba, no to... Tak? To jest jakaś pusta? To, co jest. Dobra, no, dobra, to patrz. Robimy tak. Zapisuję teraz wszystkich po kolei, którzy są. Palion, Dave, no zapiszę nas, żeby nie było, że nie braliśmy nas pod uwagę. Milki, ja... jest, kto tam jeszcze? Kto tam jeszcze Bzyku, jest? Yeti, Bzyku... Steve... Palionka. No i to jest chyba tyle, nie? Ile masz osób? Powinno być 8 chyba. Tak, mam 8. No to tyle jest. Dobra, to mamy 8 osób i teraz tak. Kto na pewno nie? Może od tego zacznijmy. Kto na pewno nie? No. Ja, ty, Paweł, Maro, na pewno nie. Dobra, to stawiam przy nas X-a. Maro, jeszcze, na pewno nie. Yeti też nie, moim zdaniem. No Milki też nie. Milki też zostaje nam Steve i Palionka. Steve to jest ojciec Herobrine'a, a Palionka... Ja stary, kiedy widzieliście ostatni raz Palionkę? Kurde, ja z Palionką, ale ona w ogóle tam została na tym starym palionowie. Znaczy na ona ma palionowie. Totalnie gdzieś, stary, to nie wiem, to my możemy ją zbanować na palionowo, na którym ona tam została? No mi się wydaje w ogóle, że to by było najrozsądniejsze Palionkę zbanować, bo ona nawet z nami tutaj no, jakoś nie gra za bardzo, czyli, nie? Czyli Steve nie, no i Palionka wychodziłaby na to, że jest naszym celem, żeby tutaj, prawda, zadziałać. To czekaj, ja tutaj zrobię tak. No i chyba tu będzie, że tak powiem, planowany ban. Patrz, jak to rozpisałem pięknie. Okay. Po prostu, że tak powiem, no jak na to tak przyznało, nie? No, to jest dobre. Nie, no ja powiem tak szczerze, że ta palionka, no nie gramy praktycznie. Ja jej nie widziałem już, kurde, z miesiąc albo dwa. No i to będzie najsensowniejsze. Dobra, chodź stąd, bo ja mam gdzieś owce, kurde, i nie mogę tego słuchać. Serio? Ja nawet nie słyszałem tej owcy. Ja nie wiem, za mnie się dziwne dzieje, stary. Herobrine mi czyścił umysł. Dodatkowo ja nie słyszę owiec, jak beczą. Serio? Ja nie słyszę tu w ogóle zwierząt żadnych. No one tu gdzieś muszą być. O, w tym stary, domku, pa. Masz jakiś? Widzisz? O, faktycznie. Patrz. Co tu się stało? Kto to zrobił, kurde? Ej, co tu się stanęło? O nie, stary, jest tam jedna owca, taka straszna. No, Dobra. Myślałem, że zaatakuje, bo ona już taka... Ona już tak się na mnie czaiła, jak szczerbaty na suchary. Dobra. Ale ja to w ogóle muszę znaleźć tego śmieszka, co mi te żarty robi, nie? Tu mi, kurde, owce jakieś, kurde, przywozi. A myślisz, że kto to? Bo bardziej Herobrine, czy raczej nieśmieszny żart Bzyka? No może, że mi Herobrine zrespił, nie wiem, nie mam pojęcia. A czemu ty tu... Czekaj. A nie, dobra, myślałem, że tu jest więcej tych owiec wyżej, ale to jest po prostu białe bloki. Nie, przewidziało mi się. Uff, dobra, stary, no podsumowując tak, ogólnie bardzo ważna sprawa. Nikomu, ani nikomu
nie mów o tym, że jest taka sytuacja, bo Herobrine mi powiedział, że jeżeli komukolwiek powiem więcej niż tylko tobie, jeżeli ktoś inny się dowie, to będzie źle. Więc musimy to zachować dla siebie, no i musimy się dowiedzieć, w jaki sposób mamy w ogóle zbanować tę palionkę, skoro jej nawet tutaj nie ma. No kurde, ale ja nie wiem, to jest w ogóle powalone, że musimy wybierać jedną osobę, nie? No. Ja bym nikogo nie wybierał najlepiej. Ja też nie, ale wiesz, ale jeżeli ona daje takie ultimatum i wiesz, tutaj, że tak powiem, albo ban, albo jest problem, no to... To chyba lepiej ban, nie? Tym bardziej, że wiesz, palionki dawno nie widziałem. No nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzach, kogo wy byście zbanowali. Bo ja serio, ja totalnie nie mam pojęcia, za kogo ja bym się tutaj zabrał. Ja gdyby uważam, że to jest najgorsza rzecz w ogóle, jaka musi być, żeby zdecydować o tym, kogo wyrzucamy. To jest najgorsza rzecz. To jest, nie wiem, czy może być gorsza decyzja. To jest najgorsze, co można zrobić, tak, no, tak, bo to jest taki, kurde, zawsze ciężki wybór. Tak, tak, dobra, stary, jakby co, przyjdę z tobą jeszcze pogadać, ja wracam teraz do siebie na chatę. Dobra. No i co, póki co palionka ban, ale zobaczymy, jak się to jeszcze pozmienia. Dobra, zobaczymy, jeszcze pomyślimy, zobaczymy, co widzowie jeszcze napiszą. Tak, no. Tak, to właśnie. Trzymaj, dobra, się. Trzymaj się, elo. No potem Filipie. Dobra, kurczę, widzowie, czyli co, palionka na cel, na start. No wydaje mi się, że jest to w miarę rozsądny wybór, no bo palionki najmniej widzimy i ona w ogóle się nie angażuje tutaj w nasze jakby tutaj życie palionowe, wiecie, my tutaj ratujemy Steve'a i tak dalej, a ona totalnie znikła, totalnie jakby się wypięła całkowicie na Herobrine'a, który jest jej synem, i na Steve'a, nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem, może ona jest jakoś to zamieszana, ja bym ją wybrał póki co, no bo wydaje mi się być najbardziej podejrzana i taka jakby, no najbardziej nijaka, jej w ogóle tutaj tak naprawdę nie ma, no więc póki co taki wybór, jak się to skończy, nie mam pojęcia.